Dzisiejszy film będzie o zmienności wewnątrzgatunkowej o tym, że osobniki w obrębie tego samego gatunku mogą różnić się od siebie na przykład my ludzie mamy różne kolory skóry, możemy mieć też różne grupy krwi. Wyobraźmy sobie teraz jakiś przykładowy gatunek nazwijmy go symbolicznie kółkami większość z tych kółek będzie koloru zielonego, ale będą występowały również takie, które będą czerwone. Wyobraźmy sobie teraz, że nadeszły warunki środowiskowe, które zanim kółka zielone zdążyły się rozmnożyć, spowodowały ich eliminację, wymarcie, a kółka czerwone zostawiły w spokoju. Powiedzmy, że zostało też jedno kółko zielone. W takiej sytuacji kółka czerwone będą mogły rozmnożyć się i sprawi to, że w następnym pokoleniu Kółek czerwonych będzie zdecydowanie więcej niż w poprzednim, teraz będą stanowiły dwie trzecie całej populacji, a wcześniej było ich znacząco mniej niż kółek zielonych. Na tym właśnie polega dobór naturalny. Ale dzisiaj zastanowimy się nad tym, skąd w ogóle bierze się zmienność, skąd istnieje taka możliwość, że różne cechy przyjmują różny charakter, np. włosy lokowane albo proste, oczy niebieskie albo brązowe. Wiemy już sporo o naszym materiale genetycznym, o naszym DNA. Istnieją dwa bardzo ważne źródła zmienności w obrębie cech w każdym gatunku. Pierwsze źródło to zmiany w sekwencji naszego DNA, przede wszystkim mutacje, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, skupimy się na tym w następnym filmie. Porozmawiamy za to o drugim bardzo ważnym źródle zmienności, jakim jest rozmnażanie płciowe. Rozmnażanie płciowe wydaje nam się czymś tak naturalnym i tak oczywistym, że wcale się nie zastanawiamy, jakie są ewolucyjne korzyści niosące właśnie wzmożoną zmienność, które z niego wynikają. Rozmnażanie płciowe wcale nie jest ewolucyjnie tak bardzo stare, towarzyszy życiu od... 1,2 miliarda lat to znaczy mniej więcej przez ostatnią jedną trzecią istnienia życia na Ziemi. Jak zapewne wiesz, istnieje też szereg organizmów bezpłciowych rozmnażających się poprzez podział, np. bakterie czy niektóre pierwotniaki. Istnieje także szereg organizmów, które nie mają dwóch płci, ale są naraz obupłciowe. Nazwa nazywamy je obojnakami albo hermafrodytami. Istnieje szereg roślin wyższych, które są obojnakami, yy, bardzo dużo bezkręgowców, na przykład dżownica czy tasiemiec, ale także kręgowce. Niektóre ryby potrafią być obojnakami. W każdym razie rozmnażanie płciowe nie jest jedyną opcją. Załóżmy teraz, że my ludzie rozmnażamy się bezpłciowo, że każdy z nas produkuje identyczne kopie samego siebie. No, one w większości przypadków byłyby identyczne. Od czasu do czasu na pewno pojawiałaby się jakaś mutacja. Powiedzmy, że w tym przypadku mutacja spowodowałaby, że mamy jedno oko czerwone. Ale jak widzisz, zmienność nie jest zbyt duża. Teraz przedstawmy sobie rozmnażanie płciowe. Mamy dwa osobniki, które już są różne od siebie. Jednego zrobimy różowego, drugiego niebieskiego. I one produkują osobnika, który jest jeszcze inny od nich obydwu. Zobacz, jak to zdecydowanie zwiększa zmienność wewnątrzgatunkową. No to teraz zastanówmy się, jak to się w ogóle dzieje, że powstają coraz to nowe wersje organizmów poprzez rozmnażanie płciowe. Wiemy już, że żaden organizm potomny nie jest dokładnie taki sam jak jego przodkowie, żadne z nas nie jest dokładnie takie samo jak nasi rodzice. Jest tak dlatego, że jak pamiętasz pewnie z filmu o DNA. Występuje zazwyczaj więcej niż jedna wersja tego samego genu. Taką wersję nazywamy allelem. Dla przypomnienia napiszę nazwę Allel. Allel, czyli wersja określonego genu. Na przykład wersja białka A. To białko A może wyglądać na trzy różne sposoby dalej spełnia swoją funkcję, ale jest kodowane przez trzy różne allele, ponieważ występuje w trzech różnych formach. W każdym razie, Wiemy już, że występują różne allele i ten sam gen może występować w różnym allelu u Twojej mamy i u Twojego taty. Przyjrzyjmy się teraz konkretnemu przykładowi tego, jak to wygląda. Pewnie wiesz, że każdy z nas ludzi ma komplet par 23 chromosomów. Komplet chromosomów, który posiadamy, nazywa się kariotypem. Tutaj zapisałam dla Ciebie tę nazwę. Co to w ogóle jest chromosom? Chromosom to nic innego jak bardzo, bardzo upakowane DNA. Bardzo gęsto upakowane. Pamiętasz pewnie, jak wspominałam ci o białkach, które nazywają się histony. To są takie molekularne szpuleczki, na które nawijane jest nasze DNA. Istnieją takie sytuacje, dlatego że nie zawsze nasze DNA występuje w takiej skondensowanej, gęstej formie w komórce, ale istnieją sytuacje, zwłaszcza wtedy, kiedy komórka przygotowuje się do tego, żeby się podzielić, kiedy materiał genetyczny trzeba bardzo ciaśniutko spakować i uporządkować, żeby podział nastąpił bezproblemowo, żeby do każdej z komórek potomnych mogło dostać się tyle samo materiału genetycznego i żeby pełny garnitur chromosomowy mógł dostać się do każdej z nich. Będziemy o tym bliżej mówić w filmach dotyczących podziałów komórkowych. W każdym razie każdy z nas ma po dwa chromosomy kodujące te same geny. Jeden od mamy i zaznaczymy go kolorem różowym, a drugi od taty i zaznaczymy go kolorem niebieskim. I to dotyczy każdej z tych par. Nie będę tego zaznaczać przy każdej z par, zaznaczę tylko przy pierwszych trzech, żebyśmy mieli obraz tego, jak to wygląda. Na tych chromosomach są gęściutko upakowane wszystkie nasze geny. Taki komplet materiału genetycznego mamy w każdej komórce naszego ciała, w każdej komórce somatycznej, czyli takiej, która tworzy nasze ciało. To o czym teraz mówię nie dotyczy komórek rozrodczych, czyli gamet, bo tam jest trochę inna sprawa i ten temat też poruszymy w kwestiach dotyczących podziałów komórkowych i powstawaniu gamet. W każdym razie mamy komplet takiego DNA, całe wszystko, co odziedziczyliśmy po naszych rodzicach w każdej komórce. Naszego ciała. Ale przecież komórki naszego serca wyglądają inaczej niż naszej wątroby, naszego oka czy naszej skóry. Dzieje się tak dlatego, że nie wszystkie geny, jakie mamy, są aktywne we wszystkich komórkach naszego ciała. Mówimy wtedy, że gen ulega ekspresji, jeżeli jest aktywny. To znaczy, że ten sam gen może ulegać ekspresji, na przykład, w wątrobie. A nie ulegać ekspresji w oku. I z tego wynika to, że mogą się tworzyć nasze organy, że komórki w naszym ciele, w różnych jego częściach, mają zupełnie różne właściwości. Wracając do kwestii naszego kariotypu, czyli naszych chromosomów. Wiemy już, że mamy 23 pary, i w obrębie tych 23 par, każda para niesie na sobie takie same geny. Mówimy wtedy, że chromosomy są homologiczne. Homologiczne to znaczy, że na tym chromosomie od mamy i na tym chromosomie od taty są takie same geny, ale mogą być w różnych allelach, czyli w różnych wersjach. Napiszemy wersję, napiszemy słowo homologiczne. Homologiczne. Może dodamy chromosomy, żeby było wiadomo o co chodzi. Chromosomy. Chromosomy homologiczne, czyli Para, niosąca na sobie dokładnie te same geny, z drobnymi wyjątkami, ale generalnie tak właśnie to wygląda. Należy wspomnieć, że bardzo wiele cech w naszym organizmie, właściwie prawie wszystkie, nie są powodowane ekspresją tylko jednego, jednego genu. To są sytuacje wyjątkowe, kiedy jeden gen może przekładać się na występowanie jakiejś jednej cechy. Zazwyczaj Zdecydowana większość cech jest tak zwanymi cechami wielogenowymi, czyli będącymi wynikiem działania bardzo wielu różnych genów, niekoniecznie nawet leżących na tych samych chromosomach. Ale są wyjątki, i jeden z takich wyjątków chciałabym Ci pokazać. Taką cechą, która jest powodowana uszkodzeniem w tylko jednym, jedynym genie, jest na przykład albinizm. Albinizm to jest brak barwnika w naszej skórze. Ale nie tylko naszej, bo jak widzisz, może występować u innych gatunków zwierząt. Efekt jest taki, że takie zwierzęta, w tym ludzie, nie mające barwnika w skórze, są zupełnie białe, a ich oczy często mają odcień czerwony. I to jest cecha powodowana przez modyfikację w jednym, jedynym genie, ale to jest wyjątek. Takich cech nie jest dużo. Jak już wspomniałam, większość, zdecydowana większość naszych cech jest powodowana przez działanie bardzo wielu różnych genów. Ale teraz możesz zastanawiać się, co ja ci tutaj w ogóle opowiadam. W jaki niby sposób to, że samiec i samica mieszają swoje geny ze sobą, dają jeden chromosom od siebie, drugi chromosom od partnera i powstaje nowy zupełnie organizm, ich potomstwo, może wpływać na zwiększenie zmienności genetycznej? Przecież w takim procesie nie powstają żadne nowe geny, nie powstają nawet nowe warianty genów, nowe allele. No, i to jest całkiem dobra intuicja. Miałbyś rację, mając taką wątpliwość, bo to przecież tak samo, jakbyśmy tasowali w kółko i na okrągło tę samą talię kart. Od tego, że będziemy ją na różne sposoby tasować, przecież nie przybędzie nam ani króli, ani asów, ani żadnej innej figury. Ale teraz chciałabym Ci pokazać przykład, w jaki nowe zestawienie. Dwóch alleli, które, dwóch alleli, czyli dwóch wersji tego samego genu, które już istnieją w naturze, może powodować to, że zobaczymy nową, inną, niż u organizmów będących przodkami cechę u potomka. Zobacz. To, o czym będziemy mówić, to grupa krwi, a właściwie część tego, jak wygląda nasza grupa krwi, będziemy rozmawiali o tym, czy mamy A, B, czy zero? Jak wiesz, istnieją też inne czynniki krwi, takie jak RH i jeszcze wiele innych, ale teraz skupimy się na tym jednym, ponieważ ten jeden znowuż kodowany jest przez jeden, jedyny gen. Ten gen znajduje się na chromosomie dziewiątym. Może zrobimy sobie tutaj strzałkę. I teraz porozmawiajmy o przykładzie z życia wziętym. Jak już pamiętasz, jeden z tych chromosomów dziewiątych będzie od mamy twojej albo mojej i jeden od taty. Zobaczmy teraz na moich rodziców. Mój tata, to jest jego chromosom dziewiąty, narysuję teraz obydwa chromosomy dziewiąte, homologiczne. Jeden od mojej mamy, drugi od mojego taty. Mój tata ma grupę krwi AB, a moja mama grupę krwi 0. Ja mam grupę krwi B. Jak to możliwe? Otóż każde z moich rodziców również dostało od swoich rodziców dwa różne chromosomy. Moja mama od swojej mamy, czyli mojej babci i swojego taty, czyli mojego dziadka, dostała chromosomy dziewiąte niosące taki sam allel 0. Mój tata natomiast od swojej mamy dostał allel na chromosomie dziewiątym B, a od taty allel A. I ja odziedziczyłam. Po jednym z tych chromosomów moich rodziców od mamy ten, a od taty ten. Efekt był taki, że dostałam 0 i B, i dlatego mam grupę B. Zaraz omówimy ten proces dokładniej, powiemy o tym, co się dzieje, kiedy się rozmnażamy, ale to, co chcę pokazać Ci w tym momencie, to to, że nie pojawiły się żadne nowe geny, a moja cecha, moja grupa krwi. Jest inna niż grupa krwi mojej mamy i inna niż grupa krwi mojego taty. Nie ma żadnych nowych alleli, jest tylko nowy układ alleli i prowadzi to do tego, że cecha wygląda inaczej. No to teraz przyjrzyjmy się temu, jak wygląda sprawa z tym naszym rozmnażaniem. W przeciwieństwie do komórek somatycznych, czyli tworzących nasze ciało do naszych gamet, czyli komórek rozrodczych. Narysujmy sobie symbolicznie w ten sposób. Jeżeli jesteś chłopakiem, to twoimi komórkami, twoimi gametami komórkami rozrodczymi są plemniki, jeżeli jesteś dziewczyną, to twoimi komórkami są jajeczka. W każdym razie w komórkach rozrodczych nie mamy kompletu par chromosomów. Mamy tylko po jednym chromosomie, napiszemy jeden chromosom. Z pary chromosomów homologicznych. A tak naprawdę to nie jest jeden chromosom z pary chromosomów homologicznych, to znaczy albo od mamy, albo od taty, tylko jest to taka mozaika tego, co dostaliśmy od mamy i od taty. Powiedzmy, że teraz rysuję chromosom pierwszy i ten chromosom pierwszy w jednej z moich gamet będzie wyglądał na przykład w ten sposób. Tutaj fragment od mamy, tutaj od taty, a tutaj znowu od mamy ale w innej mojej komórce rozrodczej może na przykład wyglądać tak. Może mieć duży fragment od, mam, od taty i tylko kawałeczek od mamy. Tak naprawdę każdy z chromosomów, który wejdzie do naszych komórek rozrodczych, będzie taką mozaiką tego, co dostaliśmy od mamy i od taty. I będziemy mieli takich mozaik 23. Tyle, ile mamy chromosomów, a tak naprawdę tyle, ile mamy par chromosomów w naszych komórkach somatycznych. Ale przyjmijmy teraz, dla wyjaśnienia całej sprawy, wersję uproszczoną. Załóżmy, że do naszych gamet nie wchodzą takie mozaiki chromosomów od naszych rodziców, ale po jednym chromosomie albo od mamy, albo od taty. Nie sugerujmy się teraz za bardzo liczbą tych chromosomów, narysujmy symbolicznie, że niektóre pochodzą od mamy, a niektóre pochodzą od taty. Gdyby tak było, a sprawa jest jak wiesz, jeszcze bardziej skomplikowana, bo mamy do czynienia z takimi mozaikami, gdyby było tak, że mamy możliwość wsadzenia do naszych gamet jednej, jednego chromosomu od mamy lub od taty w 23 przypadkach, to mamy aż 2 do 23 możliwości tego, jak możemy taką Kombinację naszego materiału genetycznego stworzyć. Jeżeli nie wiesz dlaczego tak jest, radzę ci obejrzeć filmy z kombinatoryki. Tam jest bardzo ładnie wytłumaczone, że jeżeli masz wybór pomiędzy dwoma różnymi opcjami i dokonujesz tego wyboru ileś razy, w tym przypadku 23, to ilość wyborów musisz podnieść do potęgi ilości powtórzenia tych wyborów. W każdym razie tyle byłoby możliwości kombinacji mojego materiału genetycznego. Czy Twojego materiału genetycznego? Ale nie należy zapominać o tym, że przecież mamy rozmnażanie płciowe, tak więc jeszcze od drugiego partnera, od drugiego rodzica mamy dokładnie tyle samo możliwości kombinacji jego materiału genetycznego, czyli łącznie mamy aż. 2 do 46 możliwości. Dla przybliżenia, jaka to jest wielkość, to powiem ci, że to jest mniej więcej 1200 razy tyle, ile w tej chwili istnieje ludzi na Ziemi, więc to jest ogromna, ogromna zmienność. A przecież wiesz, że cała sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana przez to, że tak naprawdę do gamet nie wchodzą całe chromosomy od jednego z naszych rodziców, tylko takie Przemieszane fragmenty tego, co dostajemy od mamy i tego, co dostajemy od taty. Jak widzisz, jest to ogromne źródło zmienności, i wiesz już, że może to powodować, mimo braku nowych genów, pojawianie się nowych cech. To, co należy również zaznaczyć, to to, że większość cech, jak Ci już powiedziałam, jest dedykowana poprzez działanie i kooperację czyli współpracę bardzo wielu różnych genów. I to powoduje, że jeżeli te geny są w różnych allelach, czyli w różnych wersjach, a w większości przypadków tak jest, naprawdę ogromną, ogromną zmienność. Nie należy się dziwić, że rozmnażanie płciowe jest tak szeroko, Popularne wśród organizmów żywych, bo jak widzisz, już jedna para, akurat ludzi, bo my mamy 23 chromosomy, różne inne organizmy żywe mają inną liczbę chromosomów, może powodować powstanie tak ogromnej zmienności. Pomyśl o tym, że to może powodować dużo większą zmienność wśród osobników, które mają podlegać doborowi naturalnemu. Tak więc, Dużo większą możliwość dostosowywania się do środowiska, w którym aktualnie się żyje. Bardzo jest to zrozumiałe, dlaczego rozmnażanie płciowe tak szeroko rozprzestrzeniło się wśród organizmów żywych na Ziemi. Następnym razem porozmawiamy o drugim źródle zmienności i o powstawaniu bardziej skomplikowanych cech, co będziemy zawdzięczać przede wszystkim mutacjom i zmianom w sekwencji naszego materiału genetycznego. Do następnego razu.